Dobra. Więc jesteśmy w Wrocławiu. Tu jest mapa. Tu jesteśmy. Tu. I pójdziemy do... To co? Pomocy! Drogie dzieci, jako że zaczął się rok szkolny, pora na pierwszą lekcję. Nie wchodzimy do zoo z gadami, jeżeli mamy na nie uczulenie. Kto mógł się spodziewać, że w zoo zobaczymy ślady, które zostawił po sobie człowiek? Bonio, co klej, wonio. I to my jesteśmy gatunkiem, który trzyma inne w klatkach. Człowieku, kiedy po raz kolejny będziesz się bał wejść po czereśnie, to spójrz, tam są małpy. One mają w dupie twoje czereśnie. Ja bym chciał skorzystać z okazji, że jesteśmy w zoo i powiedzieć swoje przesłanie. Mnóstwo zwierząt pozamykanych w sumie tylko po to, żebyśmy tu pochodzili i je pooglądali. Najgorzej mają to ptaki, które nawet nie mogą skrzydeł rozpleść. A najgorsze jest to, że co chwilę tu przychodzi jakaś Karina, jakiś Sebastian, które sobie jakieś tak stoją obok, pchają w szybkę i... O, ale głupia małpa. Nie zdając sobie sprawy z tego, że mówią do własnego odbicia. O, ale głupia małpa. Ty patrz, jacy śmieszni. No. To jest tu najgorsze. Taki deal. Natalia obiecała mi 10 zł, jak zerwę i tamte jabłka. Myślicie, dlaczego one są za ogrodzeniem? Dlaczego on tego nie zrobi? 10 zł piechotą nie chodzi, nie? Tam jest lew. Tam też są takie chłopaki. Namaluj mnie jak jedną z twoich francuskich dziewcząt. Nie wiem co. Ej, mała! Chodź tu! Mam narkotyki! Chcesz kupić narkotyki? Najtańsze narkotyki! Nie, oni patrzą! Niech to nie są narkotyki! O, dobry towar! Tyle narkotyków mam!
tyle narkotyków mam, tyle u mnie są lepsze, lepsze u mnie, nie, u mnie lepsze narkotyki, nie, u mnie, ja mam tyle narkotyków, nie, ja mam tyle. Kto chce kupić, kupić, tu narkotyki za pół ceny, a tu za jedną drugą ceny. Co? Chwalę się naszym pokojem. Zmieniam sobie fryzurę na podstarzałą gwiazdę roka. O nie, nie wiem kogo przypominam. Everyone, this is Chandler, my roommate and lead singer of our band. W miarę normalnie. My ci gdzie lecimy? To on. Siemaneczko, nagrajmy go. No cześć. Co tam? Jak się bawicie? Przyjechaliśmy teraz właśnie w stację bez biletu, jesteśmy na granicy szaleństwa. By ukryła mnie, by pełnić swoje sny, swoje sny. Czy otworzy mi pierwsza miłość? Paweł nie powinien nigdy być z Małgosią. Marysia to była, bo on w ogóle już tam nie jest postacią w pierwszej miłości. I oni wrócą i będą w końcu na koniec znowu z sobą. I to będzie pierwsza miłość. To jest Wiedźmin. Ocnij się, Paweł. Przyznaj się, co właśnie robiłeś. Przyznaj się, miej odwagę powiedzieć to ludziom. Spałem z twoją mamą. Siema. Znowu nie wiem, jak pomontuję tego vloga i chyba w końcu trzeba zacząć systematyzować sobie pracę. Tak, żeby już montaż okazał się sklejeniem rzeczy, które już mam gdzieś zaplanowane w głowie, a nie taką magią. Więc w sumie siedzimy sobie we Wrocławiu i zostały jeszcze jakieś 3 dni urlopu i relaksu. No więc tak się zastanawiamy, gdzie pójdziemy, co zobaczymy. Pozostało nam się jeszcze jakoś porządnie wrocławsko na wpierw. Zjeść coś dobrego. No i odpocząć nie przez te kilka dni jeszcze, kiedy można. Bo dzieciaczki zaczął się rok szkolny, trzeba zacząć chodzić do szkoły, kupić tornister, zeszyt, długo kupić ołówek i kartkę. Także no. Fajnie jest. Wyglądamy cudownie. Jak 20 zł. Czy jak go dotknę, to będę miał szczęście? Wczoraj Paweł zabrał nas po pijaku na Wrocław i teraz idziemy szukać tych miejsc na część, bo czy je znajdziemy. To jest ładne. Stolica kultury. Idziemy, zielone. One ring to rule them all. Tak! Ale za dnia to nie jest takie. No co to jest zajebiste. Czy to jest ten wielka wieża Penis? Tu byłem. Tam jest haras stulecia, a tu kiedyś była taka dumna wieża. Ona teraz tu leży. Takich to w Rybniku nie macie.